Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Redakcja tekstu Omega. Powoli podniosłem powieki. Moja głowa boleśnie pulsowała, a gardło spowijał tępy ból. Byłem spragniony. To była pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Oblizałem suche wargi, a wzrok zaczynał się wyostrzać. Czułem ból w całym ciele i zdałem sobie sprawę dlaczego. Byłem mocno przywiązany do metalowego krzesła pośrodku pustego pokoju. Gołe, betonowe ściany były poplamione i brudne, a podłoga pod moimi bosymi stopami była zimna i lekko mokra. Pomieszczenie oświetlała pojedyncza żarówka zwisająca z sufitu na sznurku. Rzucała ona ruchome cienie, połykające mnie raz za razem. Przede mną stały otwarte drzwi, ale nie widziałem za nimi nic poza ścianą korytarza. Próbowałem uporządkować myśli, przypomnieć sobie, jak się tu znalazłem. Zacisnąłem powieki i starałem się nie panikować. Uspokoiłem oddech i skupiłem się, gorączkowo usiłując przywołać z pamięci powód, dla którego się tu pojawiłem. Niczego nie pamiętałem. Otworzyłem oczy i wypuściłem powietrze przez spieczone gardło. Mogłem usłyszeć dźwięki odbijające się echem od ścian korytarza za drzwiami. Krzyki, brzęki, wycie. Wszystko bardzo odległe, ale ten fakt nie pomagał uspokoić moich nerwów. Halo! Zawołałem, a słowo rozdarło moje struny głosowe. Poczułem ból w klatce piersiowej, ale odchrząknąłem i krzyknąłem jeszcze raz. Jest tu ktoś? Halo! Ciemny korytarz pogrążony był w ciszy. Odpowiadał jedynie przeciągłym echem. Zamknąłem usta i spróbowałem wyszarpać się z więzów, ale liny były zawiązane niewiarygodnie ciasno. Odsuwałem od siebie obrazy zalewające umysł, które podsuwała mi moja wyobraźnia. Przerażające scenariusze tego, co na mnie czekało. Gdybym tylko coś pamiętał. Nagle za drzwiami rozbrzmiały kroki. Szybki tupot małych stóp. Obudziła się we mnie nadzieja i skupiłem uwagę na drzwiach, modląc się, by nadeszła pomoc. Do pomieszczenia wbiegł młody chłopiec, ubrany w czerwony pajacyk ze stopkami. Jego twarz zakrywała plastikowa maska diabła. Otwory na oczy ukazywały duże niebieskie ślepia, które witały mnie z ciekawością. Powróciwszy do rzeczywistości, otworzyłem usta, by coś powiedzieć, ale wówczas zauważyłem, że coś jest nie tak. Jego oczy były ogromne, niemożliwie okrągłe i wyłupiaste. Przeszył mnie dreszcz niepokoju, lecz otrząsnąłem się z niego. To dziecko mogło być moją szansą na ratunek. Hej! Syknąłem pospiesznie. Hej, dzieciaku! Mógłbyś mnie stąd wydostać? Chłopiec zbliżył się o krok, przechylając przy tym głowę, ale milczał. Obijałem skrępowane ręce o krzesło. Uwolnij mnie, proszę, nie powinno mnie tu być. To jest jakaś pomyłka. Chłopiec łypał na mnie zza swojej dziwacznej maski i stanął tuż przede mną. Nachylił się bliżej i wyszeptał głosem przywodzącym na myśl wilgotny jedwab. Zrobiłeś coś złego. Zdezorientowany potrząsnąłem głową. Nie, nie, to pomyłka, niczego nie zrobiłem. Wtem olbrzymie niebieskie oczy chłopaka zalał smutek.
Zrobiłeś coś naprawdę, naprawdę złego. Tym razem gwałtowniej potrząsnąłem głową. Nie, przepraszam, niczego nie pamiętam. Po prostu proszę, ściągnij mnie z tego krzesła. Nagle, zanim którekolwiek z nas zdążyło się ponownie odezwać, do pokoju wtargnął mężczyzna. Był otyły i ubrany w ogrodniczki, a jego siną twarz wykrzywiał kipiący gniew. W rękach trzymał strzelbę ze spiłowaną lufą. Niczego nie zrobiłem! Krzyknąłem, gdy na nas ruszył. Mój głos się załamał. Nie powinno mnie tu być! Wielkolud zignorował mnie, a zamiast tego chwycił dzieciaka i cisnął nim mocno o ścianę. Chłopiec stęknął, gdy jego plecy uderzyły o beton. Jego oczy spotkały się ze wzrokiem siwego grubasa. Ten, bez słowa, uniósł strzelbę, przyłożył ją do czoła chłopca i odstrzelił mu głowę. Kawałki krwi rozprysły się na ścianie, a szok uderzył mnie w brzuch niczym żelazna pięść. Piszczało mi w uszach, a czas jakby zwolnił, kiedy z przerażeniem patrzyłem, jak bezgłowe ciało upada na ziemię. Gwałtownie nabrałem powietrza w płuca, a czas jakby znów popłynął. Jezu, kurwa Chryste! Krzyknąłem, a liny wbiły mi się w skórę, gdy się napiąłem i moje oczy wybałuszyły się w przerażeniu. Co jest, kurwa? Mężczyzna zlekceważył moje krzyki. Schylił się i podniósł chłopca. Zarzucił pokiereszowane zwłoki przez ramię i wyszedł przez drzwi. Nagle na korytarzu rozległ się złowieszczy śmiech. Chór wyjących i rozradowanych głosów. Zamknąłem oczy. Hałas był ogłuszający, a całkowite przerażenie przeniknęło każdy mój nerw. Po kilku chwilach śmiech ucichł i ostrożnie otworzyłem oczy, nie mogąc uwierzyć w to, czego właśnie byłem świadkiem. Cześć. Podskoczyłem, gdy zdałem sobie sprawę, że przede mną stoi inny mężczyzna. Ubrany był w zwykłą białą koszulę zapinaną na guziki i dżinsy. Jego brązowe włosy były krótko obcięte i wydawał się być po trzydziestce. Zielone, beznamiętne oczy były pozbawione życia, a wyraziste usta opadały w kącikach. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Zawołałem, a strach zalał mój żołądek niczym gorąca krew. Mężczyzna skrzyżował ręce. Więc to ty jesteś ten nowy, co? Potrząsnął głową. Brzydzę się wami. Pytania cisnęły mi się na usta, ale odpędził je szybkim ruchem ręki, przecinając powietrze i domagając się milczenia. Powiódł językiem po zębach, rzucając szyderczo. Wyglądasz, jakbyś już widział niektóre z tutejszych okropieństw. Owszem, widzę to po twoim spojrzeniu. Jesteś przerażony. Widziałeś coś, prawda? Z perspektywy czasu nie wydaje się to takie złe, czyż nie? Jesteś tu zaledwie od 5 minut, a już srasz po gaciach. Gdzie jestem? Sapnąłem, nie mogąc się dłużej powstrzymywać. Czego wy chcecie? Mężczyzna założył ręce za plecami. Z pewnością chcesz się stąd wydostać. Mam rację. Chciałbyś wrócić do domu, do rodziny, do wszystkiego, co znałeś. Proszę. Przerwałem. Cokolwiek ci zrobiłem, przepraszam. Naprawdę przepraszam, ale nic nie pamiętam. Mężczyzna przewrócił oczami. Niczego mi nie zrobiłeś. Zrobiłeś to sobie. Naprawdę nic nie pamiętasz? Potrząsnąłem głową,
i poczułem łzy nabiegające mi do oczu. Czysty, płynny strach. Mężczyzna spojrzał na mnie z pogardą. Czekałeś, aż twoja żona wyjdzie do pracy, a potem poszedłeś do drewutni i się powiesiłeś. Nie żyjesz. Świeże wspomnienie wynurzyło się z mojego umysłu niczym potwór z bagna. Oczy rozwarły się. Jakkolwiek chciałem temu zaprzeczyć. On miał rację. Zabiłem się. Wspomnienie przebiło się przez mój mózg jak pocisk i pozostawiło go w strzępach, wstrząsając mną do głębi. Jestem Dany. Tak, przy okazji. Powiedział mężczyzna, ignorując mój zszokowany wyraz twarzy. I jestem tutaj numerem 2. Prowadzę program orientacyjny. Chcę zrobić to szybko, bo jestem zmęczony powtarzaniem wam tego w kółko. Wy żałośni samobójcy. Zanim jednak zacznę, możesz zadać jedno pytanie. Gapił się na mnie, a ja próbowałem poukładać swoje myśli w spójną całość. To wszystko było przytłaczające. Dlaczego się zabiłem? Walczyłem w umyśle z paniką i gęstą mgłą, a ta powoli zaczęła się rozwiewać. Niedawno zostałem zwolniony. Tak, to był początek. Zacisnąłem oczy i wyłoniłem więcej wspomnień. Straciłem pracę i miałem stracić dom. Moja żona, Tess, dowiedziała się i zamierzała mnie zostawić. Nie miałem wyjścia. Nie miałem żadnych opcji. Zwolnili mnie niespodziewanie, a ja nie miałem zbyt wielu oszczędności. Byłem spłukany. Lada chwila mogłem być bezdomny, a moja żona nienawidziła mnie za to. Było coś jeszcze. Tak, zgadza się. Zdradzała mnie. Pewnej nocy zobaczyłem SMS-y na jej telefonie, gdy spała, co potwierdziło moje podejrzenia. Moje życie obróciło się w gnój i skończyły mi się opcje. Upokorzony i zhańbiony zdecydowałem, że śmierć jest jedynym rozwiązaniem. Hej, Fiucie! Masz jakieś pytanie, czy nie? Zapytał Dany, pstrykając palcami przed moją twarzą. Zostałem przywrócony do rzeczywistości i zadałem jedyne pytanie, które miało znaczenie. Czy to jest piekło? Dany prychnął. Zawsze zadajecie to samo pytanie. Zaczął przede mną chodzić w te i we w te. Nie, to nie jest piekło. Nie jest to też niebo. To jest czarna farma. I nie ja ją tak nazwałem. To tutaj Bóg wysyła dusze, które zabrały swoje własne życie. Samobójców. Widzisz, tak naprawdę to on nie wie, co z wami zrobić. Podobnie jak szatan. Są naprawdę dobrzy ludzie, którzy się zabijają. Wydaje się okrutne wygnanie ich do piekła na całą wieczność za chwilę słabości. Prawda? Osobiście uważam, że Bóg i szatan byli po prostu zmęczeni spieraniem się o to. Dlatego wysyłają ich tutaj, na czarną farmę. Czy to miejsce stworzył Bóg? Zapytałem, coraz bardziej zdezorientowany. Dany splunął na podłogę, chichocząc. Jasne. Kiedyś stworzył. Ale stracił nad nim kontrolę, gdy powierzył je świni. Kto to świnia? Zapytałem, niepewny, czy chcę znać odpowiedź. Dany podniósł rękę poirytowany. Mogę, kurwa, dokończyć? Bóg stworzył to miejsce eony temu. Powierzył je świni, a potem zapomniał o nim na jakiś czas. Cóż, kiedy odwrócił się plecami, świnia postanowiła wykorzystać swoje nowe moce i spróbować wykreować swój własny, mały świat. Ten bałagan, który widzisz wokół siebie, to zrujnowane pozostałości tego eksperymentu.
Czarna farma była kiedyś o wiele przytulniejsza, ale świnia chciała, żeby było inaczej. Chciała stworzyć własną wizję. Ci ludzie, których widzisz, te monstra, to próby świni stworzenia sprawnie funkcjonującego życia. Zamiast odzwierciedlać Bożą Ziemię, te zmutowane, okropne stworzenia są pełne grzechu i nienawiści. Szaleją tu bez opamiętania. To miejsce jest chaosem. Czarna farma to cyrk pełen potworów i dziwolągów. I jest to twoja wieczność. Strach gotował się w moich wnętrznościach jak gęsty olej. Nie, to nie mógł być mój koniec. Nie wierzyłem w takie rzeczy, to nie było prawdziwe. Wkrótce się obudzę i zdam sobie sprawę, że to był tylko koszmar. Na pewno tak będzie. Dany stanął przede mną i lekko poklepał mnie po policzku. Hej, hej! Nie histeryzuj mi tu. Jeszcze nie skończyłem. Podniosłem zapłakane oczy, by spotkać się z jego spojrzeniem. Dany uśmiechnął się. Zawsze możesz nakarmić świnie. Powietrze wydostało się z moich płuc jak gorąca para. Co to znaczy? Dany rozłożył ręce, wciąż się uśmiechając. To, co słyszysz? Nakarm świnie. Jeśli to uczynisz, jest szansa, że powrócisz do swojego dawnego życia. Co będzie, jeśli tak się nie stanie? Wymamrotałem. Zostaniesz zesłany do piekła. Więc rzuć monetą, jeśli jakąś masz. Zostań tu z nami, albo nakarm świnie. Jeśli zdecydujesz się zostać, wypuszczę cię tam, powiedział wskazując na drzwi. Ale zapewniam cię, to co czeka cię na końcu korytarza, cóż, powiedzmy, że piekło nie jest dużo gorsze. Mocno przełknąłem ślinę, starając się jak najlepiej wszystko to przetrawić. Dlaczego nie miałbym spróbować nakarmić świni? Cokolwiek to znaczyło. Jeśli istniał choć cień nadziei, skorzystam z niego. Wieczność w tym miejscu, na czarnej farmie, zesłanie do piekła albo nakarmienie świni? Zrobiłbym wszystko, by zyskać szansę na powrót. W porównaniu z tym koszmarem, moje dawne problemy wydawały się niczym. Dany uniósł rękę, zanim zdążyłem się odezwać. Pozwolę ci się chwilę zastanowić. Wrócę później. Chcę nakarmić świnie! Krzyknąłem, nie chcąc spędzić ani sekundy dłużej w tym koszmarnym pokoju. Z korytarza dobiegł mnie krzyk kobiety, której płacz narastał wraz z mięsistymi odgłosami uderzeń. Każdy kolejny z moich oddechów rozpalał moje gardło. Dany usłyszał hałas i uśmiechnął się. Nie brzmi zachęcająco. Co? Powiedział cicho, kiedy głos kobiety rzęził w męczarni. Coś nadal w nią uderzało, a dźwięk miażdżonego ciała rozniecał moją wyobraźnię. Proszę. Wydukałem zdyszany. Po prostu pozwól mi nakarmić świnie. Nie chcę zostać tu ani chwili dłużej. Dany odwrócił się do mnie. Wrócę później. Ciesz się na razie samotnością. Poważnie przemyśl swoją sytuację. Rozważ swoje opcje. I pamiętaj, tylko ty jesteś temu winny. I odszedł, zostawiając mnie w ciemnym pokoju. Łzy spływały mi po twarzy. Kobieta nie przestawała krzyczeć przez wiele godzin. W pewnym momencie zapadłem w półsen. Mrok pokoju zdawał się na mnie napierać, a oczy same mi się zamykały. Wszędzie czułem ból, a na moim gardle zaciskał się pierścień ognia.
Pragnienie rozszarpywało moją tchawicę niczym ostre kawałki szkła. Moje usta spierzchły jak pomięty papier. Głowa dudniła mi jak bęben. Pokój na zmianę wirował i tracił ostrość, a mój umysł dryfował w kierunku koszmarnych dźwięków, które nigdy się nie kończyły. Byłem zagubiony we mgle, nieświadomy, że coś wślizgnęło się do pokoju, dopóki nie poczułem ostrego ukłucia w duży palec u nogi. Wyrwałem się z letargu, gdy w bosej stopie zapłonął ból. Krzyknąłem i spróbowałem się ruszyć, ale więzy trzymały mnie mocno. Pokój odzyskał ostrość i zamrugałem z udręki, czując krew cieknącą między palcami. Spojrzałem w dół w poszukiwaniu przyczyny bólu i poczułem, jak krzyk podchodzi mi do gardła. Patrzył na mnie mężczyzna bez rąk. Ślizgał się po podłodze jak robak, a jego łysa i brudna głowa pokryta była parchami. Jego nogi były owinięte drutem kolczastym, przez co musiał pełzać, żeby się przemieszczać. Jego szerokie oczy zostały pozbawione powiek. Dwie przekrwione białe gałki wygłodniale się we mnie wpatrywały. Jego zęby zostały usunięte i zastąpione długimi śrubami, które wystawały z krwawiących dziąseł niczym popękane formacje skalne. Wokół jego szyi zawiązana była smycz z łańcucha. Podążając za nią wzrokiem po podłodze do otwartych drzwi, zauważyłem, że koniec trzymał wysoki, nagi mężczyzna. Jego zwiotczałe ciało było pozbawione włosów i pokryte podobnymi strupami jak jego pupil. Na głowę miał naciągnięty brudny worek, który ukrywał jego oblicze. Za wyjątkiem jednego czerwonego oka, które zerkało na mnie poprzez siermiężne rozcięcie w materiale. Wpatrywał się we mnie i obmacywał swojego nabrzmiałego członka, ciężko dysząc. Gdy bez ręki mężczyzna ponownie się do mnie podczołgał, jego pan zaczął się masturbować. Wrzasnąłem, gdy gęba z rzędami śrub ponownie mnie ugryzła, a moje krzyki zdawały się jeszcze bardziej stymulować nagiego mężczyznę. Puszczaj mnie, przestań! Krzyczałem przerażony. Próbowałem kopnąć napastnika, starając się uniknąć jego ostrych metalowych zębów. Uderzyłem go piętą w głowę, a on krzyknął, gdy jego twarz poznała się z podłogą. Jęk rozkoszy wydostał się spod worka obnażonego mężczyzny, a ja odwróciłem wzrok, gdy czarny wytrysk rozlał się na podłogę. Rozległ się grzechot łańcuchów i odwróciłem się, by ujrzeć ich wychodzących przez drzwi, w tym bezrękiego mężczyznę wleczonego za szyję. Spojrzałem na miejsce, w które się spuścił i zobaczyłem plamę martwych mrówek. Zwymiotowałem na siebie gęstym strumieniem żółci i śluzu. Zabierzcie mnie stąd! Krzyknąłem, gdy stróżki żygowin spływały mi po brodzie. Nie powinno mnie tu być! Nasłuchiwałem, jak dwaj mężczyźni oddalają się korytarzem. Grzechotowi łańcuchów towarzyszył odgłos ciała wleczonego po betonie. Krzyknąłem jeszcze raz, ale wiedziałem, że nikt mi nie pomoże. Splunąłem na podłogę flegmą i żółcią, pozbywając się kwaśnego posmaku z ust. Usiłowałem się uspokoić. Nie było to łatwe. Po jakimś czasie usłyszałem, że ktoś się zbliża. Byłem w smętnym otępieniu. Mój umysł był płótnem, na którym malowała się czysta rozpacz. Z transu wyrwał mnie hałas. Mięśnie w moich ramionach płonęły od długiego napięcia. Wciąż desperacko nimi szarpałem, starając się jak najlepiej przygotować na jakikolwiek koszmar, który miał za chwilę przekroczyć próg drzwi. Kroki rozbrzmiewały coraz bliżej, a potem do pokoju weszła kobieta. Zatrzymała się w drzwiach i spojrzała na mnie. Brakowało jej jednego oka. W czaszce widniała ciemna, głęboka dziura.
Brązowe włosy były dziko potargane jak porzucone gniazdo. Jej skóra była blada i brudna, a ubrana była w obdarte szmaty. Nie potrafiłem określić jej wieku, ale w jej jedynym oku dostrzegłem dojrzałość. Wciąż się zastanawiasz? Zapytała. Jej głos był wątły, lecz słowa szybko płynęły z ust. Co? Zbliżyła się o krok. Czy nadal zastanawiasz się, czy chcesz nakarmić świnie, czy nie? Spojrzałem na nią z rezerwą. Tak, nadal. Kim jesteś? Czego chcesz? Kiedyś byłam dokładnie tam, gdzie ty teraz. Odparła. Wiesz, próbując zadecydować o swoim losie. Nie mogłam uwierzyć, że to właśnie dzieje się po śmierci. Nie tego mnie uczono. Religia nie ostrzegła mnie przed tym miejscem. Zanim zapytałem, szarpnąłem rękoma, sprawdzając swoje więzy. Ty też się zabiłaś? Jesteś taka jak ja? Nie jesteś jednym z tych stworzeń. Prychnęła. Serce mi łamiesz tym pytaniem. Dotknęła dziury, w której powinno być jej oko. Chociaż rozumiem twoją ostrożność. Tak, jestem samobójcą. Jestem tu od bardzo, bardzo dawna. Ale to był mój wybór. Postanowiłam zaryzykować. Wskazałem głową w kierunku drzwi. Co tam jest? Co to wszystko znaczy? Odetchnęła ciężko i oparła się o ścianę. Nie wiem nawet, jak zacząć. To miejsce jest niepodobne do niczego, co kiedykolwiek widziałeś. Idziesz tym korytarzem i wychodzisz. Na to i... Przełknęła. Musiałbyś to zobaczyć, żeby zrozumieć. Jak bardzo jest źle. Dlaczego te wszystkie mutanty krzywdzą i zabijają się nawzajem? Zapytałem. Oparła głowę o ścianę. Zrozumienie w pełni tego miejsca zajęłoby ci lata. Lata, których nie masz. W tym momencie musisz podjąć decyzję. Zostać lub nakarmić świnie. Mówią mi, że w piekle jest gorzej niż tutaj. Ale nie może być dużo gorzej. Potwory i samobójcy błąkają się po czarnej farmie, zabijając, gwałcąc, dopuszczając się barbarzyństw. A potem budzisz się i zastanawiasz, jak długo zdołasz przeżyć, zanim zabije cię coś innego. To jest niekończący się cykl. Więc dlaczego zostałaś? Dociekałem. Dlaczego nie nakarmiłaś świni? Nawet nie wiem, co to znaczy, ale zrobiłbym wszystko, aby dostać szansę na powrót. Nie mogę tu zostać. Ja po prostu już nie mogę. Uśmiechnęła się do mnie smętnie. Dlaczego? Dlaczego wybrałam to? To naprawdę proste. Jestem tchórzem. Byłam tchórzem za życia, jak i jestem nim po śmierci. Kiedy ta chwila nadeszła, zdecydowałam się tu zostać. Nie wiedziałam, co czeka mnie tam, na zewnątrz. Sprowadzało się to do prostego wyboru podsycanego moim własnym strachem. Czym jest świnia? Co ona ci robi? Nie odpuszczałem. Niespodziewanie odwróciła się, by już odejść. Obawiam się, że tego musisz dowiedzieć się sam. Ale ostrzegam cię. Zastanów się dobrze, zanim podejmiesz decyzję. Czasami lepiej jest znieść cierpienia i przełamać własny strach, niż doświadczać bólu przez wieczność. Bądź odważny. Zaczęła wychodzić przez drzwi. Co mam zrobić? Krzyknąłem, szamocząc się na krześle. Zatrzymała się i obrzuciła mnie wzrokiem przez ramię. Jej oko ostatni raz przebiegło dookoła i ściszyła głos do szeptu. Nakarm, świnie. I wraz z tymi słowami odeszła. Znów siedziałem w ciszy.
Myśli kołatały mi się po głowie. Gorączkowo analizowałem dostępne opcje. Wciąż nie mogłem w pełni zrozumieć sytuacji, w której się znalazłem. To było dla mnie zbyt przytłaczające, zbyt wiele. Nie tak powinno wyglądać życie po drugiej stronie. Nie wiem, czego się spodziewałem, ale na pewno nie takiego koszmaru. Pytania napływały do mojego umysłu jak zimne fale do tonącego statku. Jak miałem dokonać wyboru, skoro nie wiedziałem nawet, jakie będą jego konsekwencje? To miejsce, ta czarna farma, nie mogłem tu zostać. Ale co jeśli trafię do piekła? Co jeśli nie zostanę odesłany? Trafiłbym z deszczu pod rynnę. Moja egzystencja stałaby się niekończącą się nędzą i rozpaczą. Ale tutaj byli ludzie tacy jak ja. Samobójcy. Nie było tu samych potworów i pokaleczonych morderców. Może mógłbym zaszyć się gdzieś z nimi i spróbować jakoś przeżyć. Z pewnością byłoby to lepsze niż zesłanie do piekła. Nie. Nie tak spędzę swoją wieczność. Nie chciałem na to pozwolić. Jeśli istniał choćby najmniejszy cień nadziei, skorzystam z niego. Nie chciałem zastanawiać się, co mogło nim być. Nie chciałem zadręczać się wątpliwościami. Chciałem nakarmić świnie i pogodzić się z tym, co los dla mnie zgotował. To była jedyna opcja, jaka mi pozostała. Nakarmię świnie. Hej! Halo! Dany? Krzyknąłem, wiercąc się na krześle. Podjąłem decyzję, Dany! Po kilku sekundach usłyszałem odgłos kroków zmierzających w moim kierunku. Dany przeszedł przez drzwi z poirytowanym wyrazem twarzy. Dokonałem wyboru, powiedziałem. Zamierzam nakarmić świnie. Wygląda na to, że naprawdę sporo nad tym myślałeś, odkąd cię zostawiłem, zauważył Dany sarkastycznie. Oblizałem wargi. Zrobiłbyś to samo, gdybyś był na moim miejscu. Dany stanął za mną. Byłem kiedyś na twoim miejscu i wybrałem inaczej. Moje oczy otworzyły się szerzej i wtedy Dany owinął całą moją głowę paskiem cienkiego materiału, oślepiając mnie. Zaczerpnąłem tyle powietrza, ile mogłem, lecz każdy wdech wydawał się niewystarczający. Poczułem, jak Dany przecina więzy, a moje zesztywniałe mięśnie doznały ulgi. Gdy ręce zostały uwolnione, poruszyłem ramionami i wydałem z siebie przeciągłe westchnienie. Wbiłem palce w plecy i rozciągnąłem się tak, że aż zachrupało mi w stawach. Nie zdejmuj opaski z oczu i chodź za mną, polecił Dany, podrywając mnie do góry. Nogi mi się zachwiały, gdy na nich stanąłem, a uda drżały od tkwienia w jednej pozycji. Machałem przed sobą po omacku i znalazłem ramię Danego. Oparłem na nim dłoń i wyprowadził mnie z pokoju. Gdy weszliśmy do korytarza, nagle usłyszałem dźwięki, których wcześniej nie złowiłem. Brzęk metalu, długi, mięsisty odgłos rozdzierania, coś wymiotującego. Te dźwięki ożyły w mojej wyobraźni, malując czarne płótno, scenami, rodem z horroru. Mocniej ścisnąłem ramię Danego, potykając się za nim, a serce waliło mi jak oszalałe. Słyszałem, jak coś za nami biegnie, ale Dany zdawał się tego nie zauważać. A jeśli nawet, to go to nie obchodziło. Ciało uderzyło o beton zaledwie kilka centymetrów za mną i nagle poczułem gorący oddech na szyi i kleknięcie mokrego języka, odziąsła. Mój oddech stał się jeszcze cięższy, gdy dławił mnie strach. Be świnkę karmił dwa. Coś szepnęło mi do ucha. Poczułem, jak coś naciska na tył mojej głowy, ale starałem się nie myśleć, co to mogło być. Było mokre i oślizgłe. Usłyszałem chichot tego czegoś. To jest głowa świnka. Musisz je teraz dać.
szepnęło ponownie. Głos był niski i niepodobny do niczego, co kiedykolwiek słyszałem. Przypominał serię przeplatanych chrumknięć i pomruków, które układały się w wykoślawione słowa. Ku mojej uldze usłyszałem, jak to coś wycofuje się z powrotem tam, skąd przyszło. Kontynuowałem marsz za Danym. Idąc, milczał, a ja mogłem odczuć zmiany w powietrzu. Gęsty upał ustąpił miejsca chłodniejszej, niemal przyjemnej temperaturze. Lecz ta nie przestała spadać i wkrótce zacząłem dygotać z zimna. Nic nie widziałem, ale czułem na twarzy podmuch wiatru, tak jakbyśmy byli na zewnątrz. Nie słyszałem, żeby Dany otwierał jakiekolwiek drzwi, ale w tym miejscu nic nie było normalne. Rzeczywistość rozmywała się i zlewała, jak stapiające się ze sobą rolki filmu. Szczękałem zębami, kiedy nagle ogarnęło mnie intensywne ciepło i sapnąłem. Potknąłem się o własne stopy, gdy teren się zmienił i niespodziewanie zacząłem stąpać po czymś, co wydawało się być nagrzanym żelazem. Moje uszy wypełnił dźwięk płonących pieców i łoskot pracujących maszyn. Nie mogłem tego zobaczyć, ale miałem wrażenie, że nad moją głową rozpościera się ogromna, otwarta przestrzeń. Wyczułem zapach popiołu, a na języku smak pyłu. Wzdłuż mojego kręgosłupa zgromadził się już pot. Nagle zderzyłem się z Danym, gdy ten się zatrzymał. Szybko cofnąłem się o kilka kroków i wymamrotałem przeprosiny. Słyszałem przed nami ruch, szelest łańcuchów i dziwny dźwięk klikania na metalowej podłodze. Było coś jeszcze. Coś parskało. A potem pomieszczenie wypełnił ogłuszający odgłos kwiczenia ogromnej świni. Zakryłem uszy. Moja głowa pękała od wysokiego dźwięku skowytu. Zacisnąłem zęby, gdy hałas odbił się echem od metalu i zamienił w serię kwiczeń i chrząknięć. Brzmiała na absolutnie olbrzymią. Przyprowadziłem kolejnego, oznajmił Dany z lekkim wyrazem szacunku w głosie. Chcę nakarmić świnie. Czekałem, spodziewając się usłyszeć jakąś odpowiedź. Materiał zawiązany wokół oczu potęgował spowijającą mnie ciemność. Zdałem sobie sprawę, że trzęsą mi się kolana, a po plecach spływa mi pot. Byłem przerażony. Jeśli tego sobie życzysz, powiedział Dany i wyczułem pod ręką, jak się pochyla. Najwyraźniej właśnie odbyła się jakaś niedostrzegalna rozmowa, a Dany chwycił mnie za nadgarstek i popchnął do przodu. Zbliż się do świni, poinstruował. Całe moje ciało zadrżało, a kolana znieruchomiały. Pozbawiony wzroku uniosłem ręce, próbując odzyskać orientację. Upał i popiół wywoływały u mnie zawroty głowy. Zbierało mi się na wymioty, a zawartość mojego żołądka kołysała się jak morze. Nie wiedziałem, gdzie jestem, ani jaki horror na mnie czeka. Czułem się mały i zagubiony, a łzy sączyły mi się z oczu i wsiąkały w materiał okrywający moją twarz. Proszę, błagałem. Pozwól mi zobaczyć, co się dzieje. Dany nagle znalazł się za mną, pchając mnie do przodu. Prowadził moje dłonie w kierunku czegoś i razem kroczyliśmy równo. Nawet z opaską na twarzy mogłem przed sobą dostrzec górujący nade mną gigantyczny masyw ciemności. To była plama czerni na i tak już poczerniałym płótnie. Kiedy szliśmy naprzód, nagle zaatakował mnie okropny smród i zakrztusiłem się, odwracając głowę. Uścisk Danego zacieśnił się i zmusił mnie do kontynuowania marszu. Wyczułem coś tuż przede mną, żyjącą, poruszającą się górę mięcha. Odór przybierał na sile, a zawartość mojego żołądka ponownie podeszła mi do gardła.
Następnie na twarz zaczęło buchać gorące powietrze, które nadchodziło w krótkich falach. Zwymiotowałem na opaskę. Źródłem zapachu było owe gorące powietrze. Zadławiłem się, gdy żółć zalała materiał, nasączając go i chwilowo odcinając mi dopływ tlenu. Dany odtrącił moje dłonie, a ja potrzebowałem kilku sekund, by uspokoić oddech. Zacząłem płakać. Strach i rozpacz niszczyły moją siłę woli. Z każdym oddechem wciągałem smród mokrej tkaniny. Moje własne kwasy żołądkowe oblepiły mi skórę i modliłem się, żeby to wszystko już się skończyło. I wtedy coś pisnęło tuż przede mną. Poczułem, jak puszcza mi pęcherz. Stałem bezpośrednio przed świnią. To była ta ciemna plama przed zasłoniętymi oczyma. Grube, gargantuiczne stworzenie, które z każdym wydmuchiwanym w moją twarz oddechem nadwyrężało moje zmysły. Dany podniósł moje ręce i nagle dotknąłem ryj świni. Natychmiast się cofnąłem, ale Dany zmusił mnie do powrotu. Jej włosie było sztywne i kruche. Gdy moje trzęsące się ręce obadały jej nos, rozmiar zwierzęcia stał się dla mnie oczywisty. Było gigantyczne i mogło ważyć ponad tonę. Jego cielsko falowało pod moimi spoconymi dłońmi i lekko otworzyło pysk. Moje palce zawinęły się wokół zębów wielkości noży kuchennych. Zdałem sobie sprawę, że jej paszcza była absolutnie przepastna. Świnia kwiknęła ponownie i usłyszałem stukot jej kopyt o ziemię. Brzmiało to jak grzmot błyskawicy przetaczający się przez otwarte pole w środku lata. Zdejmij proszę tę opaskę, błagałem, czując jak moje nogi zamieniają się w galaretę. Dany cofnął się o kilka kroków, a w jego głosie dało się wyczuć powagę i szacunek. Nie chcesz tego. Podskoczyłem, gdy świnia szturchnęła mnie nosem. Mokre nozdrze wgniotło się w moją twarz. Dygnąłem, uniosłem ręce, powstrzymując krzyk. Nakarm świnie, rozkazał Dany stalowym tonem głosu. Dokonałeś wyboru. Teraz się z nim pogódź. To twoja jedyna szansa na powrót. A może świni nie spodoba się, jak smakujesz, i wyślę cię do piekła. Jest tylko jeden sposób, aby się przekonać. Wybałuszyłem oczy za przesiąkniętą wymiocinami szmatą. Nie spodoba się, jak smakuje? Wejdź do jej ust. Mój pęcherz znowu puścił i poczułem ciepłą stróżkę płynącą po mojej nodze. Głos Danego stwardniał. Wdrap się do jej ust i nie przestawaj się czołgać, dopóki z tobą nie skończy. Proszę. Błagałem, zwracając się w stronę głosu Danego i wyciągając na oślep ręce. Proszę, musi być jakiś inny sposób. Nie zmuszaj mnie do tego. Byłem zlepkiem smarków i łez, a słowa nieporadnie wydobywały się z moich ust, jak u niemowlaka. Dany zrobił krok do przodu i obrócił mnie tak, abym stanął twarzą w twarz ze świnią. Zrób to! Dokonałeś wyboru! Niedługo będzie po wszystkim. To twoja jedyna szansa! Zaledwie kilka centymetrów od mojej twarzy znajdował się pysk świni i czułem jej oddech. Smród i ciepło, jakie się z niego wydobywało, sprawiły, że znów zachciało mi się wymiotować, ale się powstrzymałem. To było szaleństwo. To się nie działo naprawdę. Mój umysł wirował i wykręcał się w chaosie i strachu. Musiał być jakiś inny sposób. Nie dam rady tego zrobić. Nie dam rady! Wtedy przypomniałem sobie słowa tamtej kobiety. Czasami lepiej jest znieść cierpienia i przełamać własny strach, niż doświadczać bólu przez wieczność. Bądź odważny. To była moja jedyna szansa na powrót do świata żywych. Popełnienie samobójstwa było tak strasznym błędem.
Gdybym mógł tylko wrócić i zmienić swoje życie, nie musiałbym spędzać tu wieczności. Mógłbym obrać inną drogę, znaleźć swoje miejsce gdzie indziej, gdzieś z dala od świni. Ale co jeśli postanowi zesłać mnie do piekła? O ile więcej cierpienia musiałbym znieść? Musiałem zaryzykować. Błagam, panie, wyszeptałem, postępując naprzód. Jeśli mnie słyszysz, proszę zlituj się nade mną. Moje trzęsące się ręce wyciągnęły się w stronę świni i chwyciłem jej gęstą szczecinę. Poczułem, jak powoli opuszcza swój łeb i otwiera pysk. Czekała na mnie, a jej intensywny, gorący oddech wdzierał się w moje nozdrza. To było to. Nie ma już odwrotu. Powoli ująłem jej zęby i podciągnąłem się. Głowę skierowaną miała w dół pod kątem 45 stopni, więc od razu opadłem na brzuch. Zapadłem się w jej miękkim, oślizgłym języku. Trząsłem się tak mocno, że ledwo mogłem oddychać. Łzy przesiąkały przez moją opaskę, a serce łomotało o żebra. Ostrożnie sięgnąłem przed siebie i trafiłem na kolejny ząb, który chwyciłem. Zaciskając zęby, przyciągnąłem się głębiej za pomocą kolan. Świnia podniosła głowę i nagle znalazłem się całkowicie poziomo na jej języku. Ślina i wydzieliny ciekły wokół mnie, a ciepło było tak intensywne, że prawie straciłem przytomność. Moje kolana obijały się o jej przednie zęby, gdy wciągałem się jeszcze głębiej. Wewnętrzna strona jej policzków naparła na mnie, przygniatając moje ciało, niczym ociekająca, mięsista trumna. Zapłakany i przerażony wyciągnąłem rękę przed siebie i trafiłem na kolejne zęby. Wczołgałem się głębiej w jej paszczę i poczułem, jak moje stopy prześlizgują się przez jej wargi. Moje całe ciało było pokryte śluzem i szlochałem żałośnie, chwytając w ciemności za kolejny ząb. I wtedy świnia zaczęła mnie żuć. Zawyłem w potwornej agonii, gdy moje ciało zostało zmiażdżone przez jej masywne zęby. Usłyszałem trzask pękających nóg i poczułem, jak mokra kość przebija się przez moją skórę. Wokół buchała krew, a moim ciałem wstrząsały gwałtowne konwulsje i fale bólu. Językiem wepchnęła mnie do ust i poczułem, jak wgryza się w moje ramię. Oczy wyszły mi z orbit i zawyłem, gdy gorące podniebienie gruchotało mój obojczyk. Zwymiotowałem gwałtownie, nie mogąc się opanować. Ból był powalający. Nie zatrzymuj się. Z wrzaskiem i wywróconymi, przekrwionymi oczami wyciągnąłem przed siebie sprawną rękę, mokrymi dłońmi poszukując kolejnego zęba. Zacisnąłem swoje zęby. Trysnęła z pomiędzy nich krew, a moje palce owinęły się wokół czegoś twardego. Świnia ugryzła ponownie. Jej język obrócił moje ciało tak, że trzonowce zgniotły i roztrzaskały moje kolana. Ból mnie zamroczył, lecz skowyt nie pozwolił oczom się zamknąć. Jezu! Zatrzymaj to! Ryczałem, drżącą dłonią wciąż trzymając się zęba. Proszę, powstrzymaj to, kurwa! Zacisnąłem zęby tak mocno, że aż pękły. Krzyczałem i metodycznie wciągałem swoje ciało głębiej do gardła. Coś się zmieniało. Napięte ściany przełyku ścisnęły moją głowę i zdałem sobie sprawę, że już prawie mnie przełknęła. No dalej, skurwysynu! Dalej! Łukałem, zdzierając struny głosowe. Sięgnąłem przed siebie i chwyciłem się grubego kawałka mięsa. Czułem, że zaraz pęknie mi głowa. Świnia ponownie mnie ugryzła. Sapnąłem, a krew wypłynęła z moich ust czerwoną strugą. Świnia przebiła się przez mój żołądek, rozrywając moje wnętrzności jak rozgotowany makaron. Ogarnęła mnie ciemność i byłem zbyt oszołomiony, by nawet krzyczeć. Ostatkiem sił, zanim pochłonęła mnie czeluść,
Po raz ostatni szarpnąłem się i poczułem, jak zsuwam się przez jej przełyk. Ciemność, spadanie, krzyk. Krzyczałem. Gorąco, gorąco tak dotkliwe, że myślałem, że się roztopię. Brzęk. Coś uderzało w metal. Kolory i obrazy przelatywały mi przed oczami tak szybko, że ledwo mogłem dostrzec ich kształt. Krew napłynęła mi do oczu. Wydawało się, że będę tak spadać bez końca. Nagle moje oczy otworzyły się z chrzęstem. Spadałem, a mój oddech pompował w płuca fale rzeźkości. Moja twarz odbiła się od drewnianej podłogi i krzyknąłem, gdy poczułem, jak pęka mi nos. Posmakowałem krwi i zobaczyłem gwiazdy. Przestałem spadać. Wokół mojego gardła pojawił się pierścień płonącego ognia i poczułem niewiarygodne pragnienie. Leżałem na podłodze. Powoli otworzyłem oczy. Ciemność zaczęła ustępować, niczym poranna mgła gorącemu słońcu. Kolory wymieszały się ze sobą, a kształty nabrały wyrazistości. Znajdowałem się w swojej drewutni. Objąłem się za gardło i chwyciłem za gorący pierścień. To był sznur, na którym się powiesiłem. Teraz był zerwany, wyzwalając mnie z objęć śmierci. Ulga spłynęła na mnie falami wdzięczności. Zwinąłem się w kłębek na podłodze. Zacząłem szlochać. Łzy skapywały mi z oczu na brudną podłogę. Moje nieuszkodzone ciało trzęsło się. Płakałem, a z moich drżących ust wydobywały się mokre, ochrypłe jęki. Zostałem oszczędzony. Znowu żyłem. Podniosłem głowę z podłogi, kierując wzrok ku górze i łamiącym się głosem powiedziałem: Boże, dziękuję Ci. Dziękuję. Dopadł mnie kolejny przypływ niepowstrzymanego szlochu. Obiecuję, że nie zmarnuję drugiej szansy. Obiecuję, że wszystko naprostuję. Wszystko naprawię. Nie wiem, ile czasu minęło, zanim się podniosłem. Czas zdawał się ciągnąć w nieskończoność. Mój umysł nie potrafił się pozbierać. Okropności, których właśnie byłem świadkiem, zdruzgotały mnie. Wiedziałem jednak, że teraz zrobię wszystko, by jak najlepiej wykorzystać swoje życie. Zamierzałem z każdego dnia czerpać pełnymi garściami. Zamierzałem poświęcić się niesieniu pomocy innym osobom w trudnych chwilach. Dotrę do jak największego grona i spróbuję ustrzec ich przed samobójstwem. Przed tym, co czeka po drugiej stronie. Nie chciałem, aby ktokolwiek inny musiał doświadczać jego potwornych następstw. Nie chciałem, aby ktokolwiek inny musiał karmić świnie.